Nie wiem tylko czemu wczoraj wpadłam w maliny, to nie na maliny pora, to nie tak, to wszystko nie tak. To teraz patrzę w dół i w górę i widzę trawę, widzę drzewo, widzę chmurę, nieporządny i doskonały ruch. Jedźmy tańcza i tak, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, teraz słońce mam tam, gdzie miałam brzuch. Radość, jaką ludziom sprawia każde działanie artystyczne związane z zaułkami, jest takim sygnałem, że dobrze się dzieje, że to jest to, co powinno dawno już w tym mieście się pojawić i ja się z tego bardzo cieszę. Takiego pomysłu wyrósł siedmiodniowy festiwal, można byłby to nazwać, z różnymi formami. Gospodarz, a choć tutejszy, nie przybysz jakiś, zwał się tak z cudzoziemska Romarek. Roje pszczele zlatywały i zlatywały do niego chyba z całego świata. Jedni go mieli za świętego, drudzy za czarownika jakiegoś. Ksiądz każe, ul ten nietykalny na podwyższeniu stawiać i odmyka go. I tu powiem o naszej idei, naszej misji właściwie takiej animowej, mojej też osobiście, żeby właśnie tę wielokulturowość, tę mozaikę, ten pejzaż taki kulturowy, społeczny i materialny, żeby wartościować pozytywnie. Może jesteśmy regionem, który warto poznawać, który jest bogaty w różnorodne historie. Punktem wyjścia do Rarytasa jest fragment ze spektaklu, który powstał ponad 20 lat temu w Teatrze Węgajty, wyreżyserowanego przez Wacława Sobaszka. I ta historia, krótka historia, opowieść o krawcu Pinkasie była fragmentem spektaklu. To było dawno! Ale to prawda, był sobie jeden mały, cichy Żydek, krawiec Pinkas. Postanowiliśmy wrócić do tej opowieści, którą Wolf Niklaus opowiada z figurkami, z lalkami, trochę tak jak to prawdopodobnie kiedyś wyglądało w domach, czy w jakichś takich świetlicach, miejscach, gdzie się ludzie po prostu spotykali wieczorami. Nie było innych mediów, więc to medium opowieści było jakby głównym narzędziem kształtowania wyobraźni dzieci, społeczności, która się tam zbierała. I z tej opowieści, i z takiej formuły stołu, i spotkania przy stole wyszliśmy. Teraz popatrzyłem nań, teraz pokochałem go, czuję, że będę zbawiony.
te uliczki, tak naprawdę mógłbym sobie wyobrazić, że właśnie tutaj gdzieś ten krawiec Pinkas miał swój warsztat. I tu się ta cała historia zaczęła. Przyjmijcie ode mnie te skarby, wreszcie mnie nadawali, a mniej najprędzej już zaraz odstawcie do kraju mego, do samej Ostrej, po mego rabina i pokój z wami, szolem malechem. Malujemy ten pejzaż muzyką stamtąd, muzyką z Huculszczyzny. Dobarwiamy to jakimiś pociągnięciami tego muzycznego pędzla. No i myślę, że dzięki temu jakby udaje się powołać pewien rodzaj takiej pełni. I troszeczkę się uciec od formuły, w sumie dość świeżej, czyli formuły scena, widz. No i potem w miarę bezboleśnie jakby ruszamy w ten pejzaż i w tę historię i zapraszamy ludzi do tańca. Jestem tu bardzo miło zaskoczony reakcją widowni tutaj w Pasymiu, szczególnie na tę akcję taneczną, bo różnie to bywa. Zobaczyłam obiekt, w którym teraz jesteśmy, czyli Miejski Ośrodek Kultury. Nowo wyremontowane kino, które ma piękne przestrzenie, a przede wszystkim ma piękną drewnianą podłogę. I w tym momencie pomyślałam, jak cudownie byłoby poprowadzić tutaj warsztaty taneczne. Generalnie jako no Polacy są generalnie jakby odzwyczajeni od tańca. Takie mam wrażenie, że gdzieś mało ten taniec, taki taniec jakby codzienny, nie? Taniec taki wiejski, taki niesceniczny. On jest mało obecny w życiu codziennym. Generalnie warsztaty tańca, które ja prowadzę, one polegają przede wszystkim na spotkaniu. Nie tak bardzo na jakiejś nauce kroków. Mnie o co innego chodzi. Ja w ogóle kolekcjonuję tańce społeczne, tak by je można nazwać. Czyli takie tańce, które pozwalają grupie ludzi nieznających się wcześniej w ciągu godziny po prostu się spotkać. I być razem, i przeżyć coś razem.
O to przede wszystkim chodzi, o uwolnienie jakiejś pozytywnej energii. Mazury charakteryzują się największą wielokulturowością, tak statystycznie, w Polsce. No, mają ponad 10% w stosunku do ogółu populacji. Co jest największą, o dziwo, największą wartością. Nawet te galicyjskie, zdawałoby się właśnie rodowe, gdzieś tam od 400 lat trwające kultury, nie mają takiego przemieszania kulturowego jak tutaj. Transkapela i wcześniejsze nasze formacje, czy my właściwie od samego początku, jak się zaczęliśmy interesować muzyką tradycyjną, muzyką ludową, dostrzegaliśmy to i szukaliśmy tego, szukaliśmy właśnie tych przenikań. I to nas najbardziej interesowało.